Jak się zachować w sytuacji, kiedy ktoś ci ubliża, upokarza cię, poniża, źle traktuje? Zapraszam na dzisiejszą ucztę przed śniadaniem. Myślę, że tutaj znajdziesz pewne podpowiedzi, które płyną z Bożego Słowa. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać. Cieszę się, że tak często tutaj przychodzisz. Naprawdę gratuluję i modlę się za Ciebie, żebyś wytrwała, żebyś wytrwał. I zapraszam Cię dzisiaj do tygodniowego postanowienia. Nie myślimy o tym, co będzie za miesiąc, jakie modlitwy, jakie nabożeństwa. Nie myślimy o tym, co będzie na drugi tydzień. Oczywiście, jak ktoś ma jakąś uroczystość, ślub, odpust parafialny, to jest inny charakter, ale mówię o tych naszych osobistych, prywatnych modlitwach. Nie myślimy o tym. Tu i teraz, dzisiaj, ten tydzień, na tym się skupiamy. Te 7 dni, wczoraj rozpoczęliśmy tydzień niedzielą, te 7 dni niech będą z Twojej strony związane z mobilizacją. Mobilizujemy się, zbieramy siły, zbieramy chęci i trwamy. Dzisiaj, jutro, pojutrze, kolejny dzień. Wiem, że dasz radę. Wiem, że dasz radę i Ty także wiesz, że z Bożą pomocą dasz radę, ponieważ wcześniej się udawało. Jeżeli się udawało, teraz również się uda. Zapraszam, zachęcam, damy radę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję Ci za kolejne szanse, aby otwierać się na Twoją miłość, aby czynić dobro, aby napełniać się Twoją łaską, Twoim błogosławieństwem. Ty mi dodawaj wszelkich darów, łask, które są mi potrzebne do lepszego rozumienia, rozważania, czytania Bożego Słowa. Duchu Święty, Ty przychodź też do wszystkich, którzy mają trudności z mobilizacją, którzy mają problemy z samodyscypliną w sprawach wiary, w sprawach duchowych, którzy być może nie są systematyczni, nie są regularni, ale niech ta łaska także i na nich spłynie. Niech cieszą się doświadczaniem Twojej łaski każdego dnia. Niech ich serce będzie otwarte. Niech ich wola w tym kierunku będzie silna, stanowcza, postawa zdeterminowana. Ty bądź w nas tym, który będzie udzielał nam tej łaski wytrwałości. O tę łaskę Cię proszę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Co robić w sytuacji, gdy ktoś nas upokarza, poniża, krzywdzi? Oczywiście niesłusznie, bo jak sobie czasami zapracujemy sami i ktoś nam trochę pogroził palcem, to jest inna sytuacja, ale co innego, gdy to jest niesłuszne. Bez dowodów, bez uzasadnień racjonalnych, bez weryfikacji pewnych faktów. W Piśmie Świętym mamy fragment, kiedy Pan Jezus jest sądzony przed Sanhedrynem i żołnierz go uderzył tam w tamtej scenie i Pan Jezus tak mówi: jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Chrystus upomina się o sprawiedliwość. Udowodnij. I ty również w sytuacji, gdy jesteś krzywdzony, masz prawo do tego, żeby domagać się sprawiedliwości. Nie z zemsty, ale broniąc swojej godności i dobrego imienia. Masz do tego prawo, bo jesteś dzieckiem Bożym. Kolejna postawa to jest postawa z dzisiejszej Ewangelii. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Czyli błogosławieni, gdy urągają, gdy mówią kłamliwie, ale z mego powodu. Z mego powodu. Nie dlatego, że ja coś złego komuś zrobiłem i potem ktoś ma do mnie pretensje, bo to jest moja wina. To nie jest z powodu Chrystusa, tylko z mojego powodu, gdy ja na przykład głoszę Ewangelię, modlę się, idę do kościoła, a ktoś wtedy się ze mnie na przykład w domu naśmiewa. Po co? Sąsiadka, ktoś inny. Po co? Na co? Komu? Albo gdy udostępniasz treści ewangelizacyjne, masz jakieś niepoważne komentarze ze strony innych. Wtedy jesteś błogosławiony, błogosławiona. I ciesz się, ponieważ Pan Bóg będzie ci to niesamowicie wynagradzał. Pamiętam, gdy byłem w seminarium, razem z kolegami szliśmy na wolontariat do hospicjum i byliśmy w sutannach i po drugiej stronie szła pewna grupa młodych mężczyzn, którzy nas zaczęli wyzywać. Ja tak się zdenerwowałem. Dlaczego? Za co? A jeden z właśnie z tych kolegów, kleryków powiedział: cieszmy się, bo jesteśmy błogosławieni, szczęśliwi, bo to z powodu Chrystusa. Zobaczyli nas w sutannach. Gdybyśmy byli ubrani w dresy z kapturami, to by nawet się nie odzywali, ale to z powodu Chrystusa spłynęło na nas błogosławieństwo. Jeżeli coś takiego na ciebie spada z powodu Chrystusa, to pamiętaj, że od razu spływa na ciebie błogosławieństwo i ciesz się z tego powodu. I w tych różnych sytuacjach, dylematach moralnych, módl się do Ducha Świętego, aby On ci wskazywał, podpowiadał, jak w danej sytuacji masz postąpić, ponieważ w Ewangelii mamy różne sytuacje. Postawy. Z jednej strony mamy postawę dobrego pasterza, który idzie za zagubioną owcą, idzie i szuka, a z drugiej strony mamy postawę miłosiernego ojca, który nie biegnie za marnotrawnym synem. Kocha, ale czeka. Dwie różne postawy. Jedna jest właściwa i druga jest właściwa, tylko teraz trzeba prosić Ducha Świętego, żeby wiedzieć, którą postawę kiedy użyć, kiedy właśnie tą postawą się odznaczyć. Z tymi refleksjami Cię zostawiam. Podeślij to tym, którzy być może są doświadczeni jakąś krzywdą, niesprawiedliwością, upokorzeniem. I pomódl się również za tę osobę. Ja was wszystkich obejmuję błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na nabożeństwo czerwcowe
w sercu Jezusa, o 20 na modlitwę wróć i jutro na ucztę przed śniadaniem, bo trwamy w tygodniowym mocnym, to jest ważne słowo, mocnym postanowieniu. Szczęść Boże, do zobaczenia.